pokazaliście klasę, obowiązkowość, systematyczność. Wszystko, co jest najlepsze z waszej strony. Serdecznie dziękuję i taką małą premię chciałabym wam wręczyć. Dodatkowo oprócz wynagrodzeń. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w następnym roku, czy na feriach, czy na wakacjach. Myślę, że będziecie miło wspominać u nas tutaj kobiet w pracy. Ja jako inżynier i założyciel tej firmy chciałbym powiedzieć tak. Wy byliście pierwsi. Wy nas żeście znaleźli. I wam za to serdecznie dziękujemy. Ale zapewne żeście zauważyli, jak ciężka jest praca, ile od nas wymagana jest logistyka w podejmowaniu pewnych decyzji. Czasem ten czas pracy był troszkę dłuższy, czasem trzeba wyjechać wcześniej, o 6 godzinie do tej pracy. Także jeszcze raz my ze swojej strony, w imieniu zarządu i wszystkich, serdecznie wam dziękujemy. Drzwi dla was u nas zawsze są otwarci i jeżeli będziecie chcieli, to co powiedziałem na odprawie z rana, serdecznie zapraszamy. Czy to będzie czas wolny, sobota, niedziela, czy to będą ferie. Serdecznie was zapraszamy. Dziękuję bardzo. Skąd jesteście? Dziś tutaj lokalnie mieszkacie? Lokalnie, dosłownie 100 metrów obok. Ja miejscowość obok, Wólka Dobryńska. Lokalnie. Słuchajcie, no właśnie, dzisiaj uroczyste odebranie certyfikatów, pamiątka po tej przygodzie z firmą Kolejowy Serwis Mobilny. Jak żeście do tej firmy trafili? Jak to wyglądało? Skąd żeście się w ogóle dowiedzieli, że ta firma tutaj funkcjonuje i istnieje i poszukuje, daje szansę młodym ludziom? Tato tutaj pogadał z właścicielem i jakoś tak się znalazłem. No kiedyś tutaj dziadek współpracował właśnie z panem Sławkiem i no tak dlatego tu się tak znalazłem. Jak wyglądał wasz dzień pracy tutaj? Czego żeście się nauczyli? Co było waszą ciekawostką bądź waszym konikiem, na którym żeście mogli tutaj podążać i jechać dalej? I czym się w ogóle interesujecie? Ja się interesuję bardziej sportem, ale przychodząc tutaj miałem zerową wiedzę na temat pracy, która tutaj się znajduje. I mogłem się fajnie rozwinąć właśnie, bo jak trzeba coś zrobić teraz w domu, to się całkiem inaczej do tego podchodzi, nie? Bardzo, to już uwaga. No ja trochę tam majsterkowałem w domu, trochę też tam robiłem właśnie przy mechanicznych takich rzeczy, używałem narzędzi elektronicznych, no trochę się już znałem i myślałem, że coś poprawię swoje doświadczenie związane z tym. Jak wyglądał wasz dzień pracy tutaj? Bo czego żeście zaczynali? Jak to wygląda? Zaczynaliśmy od takiego zebrania, powiedzmy, kto co będzie robił dzisiaj. Wszyscy się jakoś zgadaliśmy, ustaliliśmy, właśnie dobraliśmy się w takie grupy i żeby wszystko raźniej szło po prostu. Wagony czy tutaj te ciągniki, co bardziej interesujące? Co bardziej to i to, każdy we wszystkim może jakieś dostać doświadczenie w ciągnikach, na przykład przy lokomotywach też na pewno, w wagonach. Jakie są wasze dalsze plany, marzenia? Gdzie dalej? Szkoła, nie wiem, kierunki rozwoju? Ja bardziej swoją przyszłość wiążę ze sportem i jakimiś osiągnięciami niż jakąś pracą, ale fajnie było na pewno się rozprawić. No ja myślę, że nie wiem, czy zwiążę, ale może będę jeszcze mógł współpracować właśnie z tutejszymi firmami. Bo na razie rozumiem jeszcze uczniowie szkół, tak? Tak. Mhm. Gdzie się uczycie? W Białej się uczę, w szkole zawodowej numer 1. Ekonomik. Ja tak samo. Daleko mieliście do firmy? Nie, dosłownie 100 metrów. Niedaleko, ale trochę dalej niż kolega. Skąd żeście się dowiedzieli o Kolejowym Serwisie Mobilnym? Ja się dowiedziałem w sumie od taty, bo bardzo dobrze zna się z właścicielem. No i zaproponował mi tato, jak i właściciel, pracę tutaj. Ja miałem podobną przygodę, mój tato też tutaj obecnie pracuje i można powiedzieć, że załatwił mi tutaj robotę na wakacje. Pozdrawiamy. Słuchajcie, no jak wyglądał wasz dzień pracy? Czy była jakaś taka przygoda, sytuacja, coś, co będziecie być może wspominać, coś, co rzeczywiście dało wam do myślenia? Wyjazdy? Wyjazdy, tak. No to na pewno to było bardzo ważne. Dalekie wyjazdy? No czasami nawet bardzo długie, czasami nawet po 4-5 godzin w jedną stronę.
Xavier? Na pewno będę dobrze wspominał klimat tutaj. Każdy ma do siebie szacunek, odzywa się do siebie z respektem. Czuję też satysfakcję samego siebie, pracując w tak młodym wieku, w tak wymagającej firmie. Wspomniałeś o tym, że pracuje tutaj tato. Tutaj też pytanie mi się nasunęło. Czy właśnie dotyczące tej atmosfery, czy jest coś takiego, że no to są specjaliści, fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Czy łatwo było, można było uzyskać od nich wiedzę? Czy dzielili się tą wiedzą? Czy rzeczywiście każde pytanie, które żeście zadawali, miało odpowiedź? I czy byli otwarci na właśnie młodych uczniów? No w miarę możliwości mówili nam i pokazywali, na czym polega. Pokazywali jak najbardziej, wiedząc, że jakby młodzi ludzie są przyszłością tego kraju i chcą, żebyśmy mieli jak największą wiedzę we wszystkich aspektach. Was też zapytam, wasze plany, marzenia, co dalej z waszą karierą zawodową, szkolną? No gdyż jestem na kierunku technika pojazdów kolejowych, to w przyszłości chcę zostać maszynistą. Ja na razie studiuję teraz na Politechnice Gdańskiej, zaczynam od października i mam swoje gdzieś plany, marzenia, ale na razie poczekamy, aż skończę. Dzisiaj bardzo przyjemna uroczystość u Was. Tak, to jest następny etap rozbudowy firmy, inwestowanie w młodych ludzi. Czterech stażystów dzisiaj zakończyło etap staż, pierwsza praca w naszej firmie. To takie innowacyjne było rozwiązanie naszej firmy i po prostu myślę, że ci pracownicy młodzi jeszcze do nas przyjdą. Firma cały czas jest otwarta na nowych. Tak, oczywiście. My w tej chwili oprócz z tych stażystów ze szkół średnich, z Małaszewicz i z Białej Podlaskiej, jesteśmy otwarci również na studentów. Myślimy, że wkrótce tutaj będą na stażu u nas studenci z Białej czy z Lublina, bo po prostu dla nas będzie to lepsze, wydajniejsze i oni też się mogą dużo u nas nauczyć. Co proponujecie jako firma młodym ludziom? Jak wygląda ten dzień pracy? Czy są jakieś udogodnienia? Już nie mówiąc o tym, że są te certyfikaty, no i drobna gratyfikacja od waszej głównej pani księgowej. Tak, to prawda. W pewien sposób chcemy zachęcić młodych ludzi, pieniążkami również, bo oni na to zasłużyli. Powiem panu tak, nie liczyliśmy, że ci młodzi ludzie, którzy przyszli do pracy po raz pierwszy, po wykonaniu szkoleń, przeprowadzaniu badań okresowych przez lekarza, oni przystąpili do pracy. Byli bardzo dużym wsparciem dla naszych mobilnych serwisów, bo wyjeżdżali z nami w teren, no nieraz bardzo daleki teren i po prostu oczywiście nie wyjeżdżali sami, tylko z doświadczonym kierownikiem zespołu, jak i również brygadzistą, i oni byli pomocą dla nas, dla naszych ludzi. Dla przykładu podam, że Piotrek był z nami przedwczoraj przy takim projekcie w stacji Lublin, gdzie dokonywaliśmy napraw i przeglądu 27 wagonów towarowych, które szły pod załadunek zboża na Ukrainę. Chciałbym podkreślić fakt, panie redaktorze, że my jesteśmy firmą taką, że usprawnia tabor kolejowy, lokomotywy, wagony, które jeżdżą na przejścia polsko-ukraińskie, przekraczają granice, wymagają drobnych napraw i te prace zazwyczaj są wykonywane bez wyłączenia z ruchu, żeby jak najpłynniej ten ruch przygraniczny Polski i Ukrainy się odbywał.